W Oświęcimskim Centrum Kultury w piątek 15 marca w porze TL-Ekspresu Maciej Orłoś przywitał gości gali z okazji 25-lecia powiatu oświęcimskiego. W sali widowiskowej zebrali się m.in. samorządowcy 6 kadencji, aby wspólnie powspominać i uczcić zasłużone dla powiatu osoby. Za to, że jesteście częścią tego powiatu, częścią tej historii, chciałem Wam z tego miejsca podziękować. Chciałem Państwu powiedzieć, że to jest niezwykły honor, że akurat mi przypadło tutaj w tym miejscu przemawiać w 25-lecie. Wicestarosta Paweł Kobielusz nawiązał do kończącej się kadencji samorządu powiatowego, która z racji okoliczności do łatwych nie należy. Udało się zrobić bardzo wiele rzeczy w zakresie inwestycyjnym. W przemówieniach wspomniano również o świętej pamięci Marcinie Niedzieli, który zmarł podczas pełnienia funkcji starosty oświęcimskiego obecnej kadencji. Podczas uroczystości nastąpiło uhonorowanie byłych włodarzy powiatu i gmin, byłych i obecnych radnych, emerytowanych i obecnych pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych. Zwieńczeniem części oficjalnej było pokrojenie okazałego jubileuszowego tortu. Najpóźniej w lipcu bieżącego roku ma ruszyć przebudowa oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu. Potrwa około pół roku. Mali pacjenci i ich rodzice zyskają komfortowe warunki. To, co teraz jest, no to wygląda źle zarówno dla dzieci, komfortu dzieci w leczeniu, jak i komfortu rodziców. Stosowną umowę o przebudowie oddziału, której wstępny kosztorys wynosi 4,5 miliona złotych, podpisali starosta Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz i dyrektor lecznicy Edward Piechulek. Gonimy rzeczywistość światową, bo takie są wymogi, takie są oczekiwania naszych młodych pacjentów. Remont oddziału dziecięcego będzie kolejnym punktem na długiej liście inwestycji zrealizowanych przez powiat oświęcimski na terenie szpitala powiatowego w ciągu kilku ostatnich lat. Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz 20 marca podpisali umowę z województwem małopolskim na ostatnią transzę dofinansowania trzeciego etapu przebudowy i rozbudowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oświęcimiu. Dzięki temu uczniowie placówki otrzymają m.in. piękną salę gimnastyczną i boisko zewnętrzne. Do tego, że województwo małopolskie wzięło udział finansowy w tym projekcie, doprowadził marszałek Witold Kozłowski, który bardzo przychylnie się do tego tematu odniósł. Dzisiaj jesteśmy już na finiszu ukończenia budowy całego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Kończymy trzeci etap, który jest planowany do oddania na jesieni. Marszałek Witold Kozłowski odpowiedział pozytywnie, proponując dotację w wysokości 8 milionów złotych. Tę pierwszą część przyjęliśmy w zeszłym roku. Na drugą część mieliśmy okazję dzisiaj podpisać umowę i za to zaangażowanie pana marszałka Witolda Kozłowskiego chciałem mu serdecznie podziękować. To jest bardzo ważny gest. Powiat oświęcimski wspiera pierwszą drużynę hokeja Replast Unia Oświęcim. Mamy mały jubileusz, 5. rocznicę naszej współpracy. Współpraca jest owocna. Myślę, że jest to marka rozpoznawalna w całym kraju, dobrze promująca ziemię oświęcimską. Już czwarty raz w starostwie powiatowym w Oświęcimiu zebrała się kapituła konkursu Wolontariusz Roku. Partnerem przedsięwzięcia jest również Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu. Ja osobiście jestem bardzo dumny, że wraz z Fundacją Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy prowadzimy taką inicjatywę. Ogłaszamy, że w naszym powiecie takich wspaniałych osób, grup ludzi jest bardzo dużo. Ci ludzie nie tylko realizują swoją potrzebę, ale tą potrzebą pomagania zarażają innych. Za 2023 rok wyróżniono wolontariuszy w 6 kategoriach: dorośli, młodzież, zespół, wolontariat szkolny, biznes, zaangażowany społecznie i laureat plebiscytu. Kolejny raz Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej przyjęło w swoje progi koła gospodyń wiejskich z całego powiatu oświęcimskiego i Połomi, z powiatu wodzisławskiego, na coroczne stoły wielkanocne. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego Polanka jest wielka, to właśnie między innymi dlatego, co tu się dzieje. Tu się dzieją wielkie rzeczy, między innymi ten dzisiejszy pokaz stołów wielkanocnych do takich wielkich rzeczy należy. Myślę, że takie piękne połączenie właśnie duchowości z wiosną, czyli rodzeniem się zieleni, rodzeniem się na nowo. Podczas spotkania starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński uczestniczył w przekazaniu paniom z kół gospodyń wiejskich upominków.